4 czerwca 1989 roku to był dzień bardzo przełomowy dla naszego kraju. Jest to dzień, w którym Polska zmieniła oblicze. Dzień pierwszych, może nie do końca, ale naprawdę prawdziwych wyborów parlamentarnych. W tym momencie naprawdę ruszyła polska demokracja i w tym dniu Polacy nabrali wiatru w żagle. Dziś mija 25 lat od tego wydarzenia. W gminie Kolbudy chcieliśmy ten dzień uczcić symbolicznym wkopaniem tak zwanego drzewka wolności. Witam bardzo serdecznie w tak małym gronie, ale bardzo ważnym. Witam serdecznie panią przewodniczącą Rady Gminy Lilianę Redman. Witam serdecznie przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Kolbudy. To są te ciała społeczne, ale bardzo ważne. Bardzo serdecznie witam nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy pana Andrzeja Gajowniczka wraz ze swoim nowym zastępcą, którego bardzo serdecznie witamy na naszym terenie. Witam bardzo serdecznie zawsze wiernych strażaków, zawsze na posterunku. Witam was serdecznie, witam prezesa i komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Kolbud. A tak naprawdę najserdeczniej witam młodzież, bo bardzo mi zależało właśnie, żebyście przyszli na tę taką bardzo skromną, ale myślę bardzo ważną uroczystość. Teraz powiem dlaczego. W roku 1918 Polska uzyskała niepodległość. W latach 1918-28 na terenie II Rzeczpospolitej posadzono z inicjatywy ówczesnego prezydenta RP oraz właśnie Lasów Państwowych bardzo dużą ilość dębów niepodległości. Wiele z tych dębów do dzisiaj rośnie na terenie naszego kraju. Dzisiaj w całym kraju z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale także w rocznicę 90-lecia istnienia Lasów Państwowych odbywają się, gdzie tylko komuś na tym zależy oczywiście, tego typu uroczystości. Prezydent Bronisław Komorowski poprosił wszystkie samorządy, aby w jakikolwiek sposób uczciły 25-lecie wolności oraz przy okazji 90-lecie istnienia Lasów Państwowych. Dlatego z tejże okazji gościmy dzisiaj przedstawicieli Lasów Państwowych i to jest dla nas bardzo, bardzo ważny element. Tych drzewek w skali całego kraju będzie pewnie mnóstwo. Chciałbym, abyście wy, ponieważ to jest dąb. Dąb to nie byle jakie drzewo. Dąb ma symbolizować siłę, wielkość i niezależność. Ten dąb, myślę, że za 10, 20, 30, 40 czy jeszcze więcej lat w tym miejscu właśnie będzie symbolem tego, że mieszkamy w wolnym, demokratycznym kraju, w którym to my właśnie możemy decydować o tym, jaki kształt kraju będzie, kto będzie nami rządził, poniekąd również w samorządach. Przychodźcie tutaj, sprawdzajcie, czy to drzewko tutaj cały czas jest. Jak będziecie mieli 20 lat, jak będziecie mieli 30, przyjdźcie tu kiedyś ze swoimi dziećmi i pochwalcie się, że właśnie w takiej uroczystości braliście udział i że to wy to drzewo wspólnie z nami posadziliście właśnie w tym miejscu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za tą miłą uroczystość. Rzeczywiście już pan wójt wszystko praktycznie powiedział, ale powiem, żeby jeszcze to dookreślić. Tak? Pan prezydent powziął taką inicjatywę i powrócił do tradycji przedwojennej. No, Święto Lasu przed wojną odbywało się w kwietniu i wtedy sadziło się dużo drzew, sadziła młodzież, zadrzewienia, szkoły, było to wszystko ładnie zorganizowane i pan prezydent w roku ubiegłym wrócił do tej tradycji, a w tym roku właśnie wrócił do tej tradycji sadzenia tych dębów niepodległości, tak, z okazji 25-lecia wolnych wyborów w Polsce. No i ja się również cieszę, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać na takiej miłej uroczystości. Czasami trochę trzeba powiedzieć, ale myślę, że teraz przejdziemy do czynów. Ja zaproszę do posadzenia pamiątkowego dębu panią przewodniczącą Rady Gminy, również przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy, tak żeby tradycji stało się zadość. Wkopiemy teraz jedno drzewko,
ale przy okazji chciałbym podarować młodzieży i szkole drugie drzewko, które proponuję, żebyście wkopali przy swojej szkole, również na pamiątkę dzisiejszego święta, dobrze? Dzisiaj jesteśmy świadkami gminnych obchodów 25. rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Historię tą znamy tylko z lekcji historii i opowieścią starszych osób z naszych rodzin. Sadzonka dębu, która została przekazana uczącej szkoły, została zasadzona w tym oto miejscu. Będzie swoistą pamiątką 25. rocznicy pierwszych półwolnych wyborów w demokratycznej Polsce.